Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jeżeli bacznie śledzicie mój kanał, to dobrze wiecie, że moją granatową BMW M4 Cabrio sprzedałem właśnie Szymonowi. Mam nadzieję, że o nią dba. Natomiast jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że nową BMW M4 Coupe również opierdoliłem. A żeby zachować harmonię i równowagę w życiu, no i żeby garaż nie stał pusty, trzeba pojechać kupić nowe cabrio i nowe coupe. Także wydajmy dzisiaj trochę szmalu. Troszkę szmalu wydam również na was, albowiem do 3 komentujących polecą przedpłacone karty paliwowe, a do jednej osoby poleci skin, albowiem i samo do tej pory za M4 płaci mi w skinach. Także zostaw suba, komentarz i łapkę w górę, bo potrzeba ich tylko 5000, by nagrody poleciały do was. A my lecimy do... Przy zakupie pierwszego pojazdu w tym materiale nie mógłbym nie wspomnieć o chłopakach z Lexman. Siemano. Którzy pomogli nam ogarnąć ten pojazd. Przede wszystkim znaleźli idealną konfigurację i co najważniejsze, ogarnęli bardzo dobry rabacik. Więc jaki rabacik? Za darmo! Za darmo to boli gardło, albo się można wywrócić na ulicy, chociaż i też nie, bo ci portfel zabiorę. Tak, na kupanie, tak może być. Dobra, nie przeciągajmy. O kosztach i o całej reszcie pogadamy zaraz. Przejdźmy wreszcie do auta. Jesteś gotów? Uwaga! Ale jesteś pewny, że go bierzesz czy nie? No, już zapłacone, to jak mogę być pewien? Lecimy! Tak. I teraz pewnie powiecie, detalesz, kurwa, przecież ty już miałeś M4 w cabrio. No miałem, ale nie w takiej specyfikacji. I nie w takim kolorze, tak? W zeszłym roku był modny dla mnie czarny mat, teraz trzeba postawić trochę na kolory. Oficjalnie ci wręczę. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję ci bardzo. Pokażmy specyfikację. Pokażmy specyfikację. O kolorze wspomnieliśmy, który jest dość ikonicznym w ogóle dla BMW, ponieważ on wyszedł na M3 S36. Dakar Gelb. Mało tego, jak wcześniej powiedziałem, jest tu taka nietuzinkowa specyfikacja, bo jest praktycznie dopchany do pełna. Dobrze mówię? Mega jest gruby. Konfiguracja na 650 tysięcy? 690 chyba. Czyli jeszcze wyżej. No dlaczego? Skąd ta chora cena? No, zaczynając od przodu, dojdziemy do hamulcy. Hamulców? Jak to się po polsku? Dobrze mówię? Dobra, do tego czym się hamuje. Ceramika. Nie żadne jakieś tam gówno, co nie wiesz, czy wyhamujesz. Porządne heble. Porządne heble. 510 koni pod maską, to trzeba czymś to wyhamować. Sportowy kabriolet w sportowym kolorze. To i fotele muszą być sportowe. O, pakuje się jeszcze raz. O, patrzcie. Kurna, jak w mojej M4 w kupejce, ale to była kupejka. A wszyscy fotele dobrze te same? Wiemy. No tak? Tak, identyczny kolor skóry. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, jak słońce to kabrio. I kabrio to jest nadkaroseria. Bez dwóch zdań. Ciekawe jak będzie z tyłu miejsca. Czy w kupejce, czy w cabrio było więcej. To sprawdzimy. Dla mnie się tam zawsze znajdzie. I tak ja z tyłu zawsze jeżdżę, nie? Tak samo się powiedzieć, ja wejdę. Tu każdy, jak otworzysz dach, to każdy do tego auta wejdzie. W kupejce był problem z tymi fotelami, faktycznie. No bo jednak masz dach i on ci ogranicza. Tu otwierasz ten dach i pff, dobra, nie otworzę dach. Pewnie dwie dziewczyny z tyłu wejdą, tak patrzę. Mamy ten dach, no co to jest ten dach? Na pewno dało się coś więcej jeszcze dobrać. Dobrze mówię? Czy to już jest full fulli? To jest praktycznie full. Full. Nie są jakieś detale, ale naprawdę jest ich niewiele. Brakuje karbonowych dokładek, ale dokładki myślę, moi drodzy, że dołożymy. Tak samo jak fęgi są bardzo ładne. To jest bicolor, tak? Dobrze mówię, bicolor. Tak, jest czarne z tym tutaj srebrnym, ale też zmienimy. Nie no, dobrze się prezentuje, jak oceniacie? Dobry zakup? Idealnie wygląda ten samochód. Dlaczego? Bo masz, wiesz, żółty kolor, który rzuca w oczy. Bardzo wakacyjny. I z tymi karbonowymi fotelami, jak otwierasz dach, to one zajebiście fitują, że wiesz, jedzie ktoś koło ciebie i widzi te karbonowe fotele. No robi to, no nie no, konfig jest
Konflikt jest petarda. Jest tu stan, prawda, widać, że jest tu stan. Nie, no to pchana. Summer vibe od nie płynie aż taki, nie? No nie, summer vibe. To jest idealny kabriolet na lato. Mhm. Idealny kabriolet, gdzie byśmy znali dziewczynę. Ścigo i miasto. Albo parę dziewczyn. Co się ograniczać do jednej? Tak, przy samochodów nie możemy się znaleźć do jednego jeszcze. Dzisiaj musimy pojechać po drugi, nie? Jak będą szczuplutkie, to i cztery się zmieszczą, nie? To jest kierowca. Jeju, ja to tak się nie znaju, a znaczek to jest czemu taki? Na 50-lecie. Było 50-lecie BMW i wypuścili serię takich znaczków. Oczywiście jak komuś się nie podoba, można zmienić. Tak, ten znaczek wygląda, jakbyśmy wspierali te tam LPG, GW+. Dokładnie, niekoniecznie to się każdemu może podobać, ale to jest do zmiany, nie? Do zmiany. Dobra, nie przeciągajmy, wyjedźmy tym. Wyjedźmy, nie pokaż, co to jest. Bo co jest też zabawne, dotarliśmy tutaj na godzinę 17.56. Idealnie na zamknięcie. Dokładnie. Idealnie na zamknięcie. Mamy 4 minuty, żeby stąd wyjechać, bo zamkną nam salon, auto i już w nim w ogóle nie wyjedziemy. Także wyjeżdżamy. No nie, no kurwa, jest petarda. Tam jak było ciemno, to nie robiło tak roboty jak teraz. Taki piaskowy tam był, nie? A no tutaj taki jest... Tu jest Dakar Gelb. Kolor z historią. M3, E36 mi się nie udało mieć, bo wtedy miałem jakieś... Rok może? Ciężko było w tamtym momencie kupić po prostu. Rocznemu dziecku nie chcieli sprzedać, nie? Ale teraz? Ale to robi robotę. I tak jak mówiłem, te zagłówki. Ej, tu jeszcze powinny być karbony. To by było, nie? To byłoby w ogóle. Już pełnia szczęścia, nie? Dokleimy karbon z Chin, zamówimy. Ale z której strony spojrzysz, nie? Ten żółty taki jest. Tak, to właśnie fajne, tak? Tego koloru nie ma na ulicach. Są tam czwórki, które są w bardzo podobnym kolorze, tym takim limonkowym, nie? I on na pierwszy rzut oka może być faktycznie podobny, ale mnie osobiście ta limonka totalnie kurwa nie siada, nie wiem, jakoś mam awersję do tamtego koloru. Nie, dlatego tak, też, nie? To też była kapsa pierwsza. Teraz masz w końcu ładne auto i ładne kabel, bo... No wiesz, ile można czarnym jeździć, nie? Znaczy, nie no, nie sprzedaję, żeby nie było, M8 zostaje, spokojnie, nie? Dlatego kupił drugie, dokładnie. Mieć porządny jeszcze kolor. Trzecie, i jeszcze trzecie, moi drodzy, i w też pojebanym kolorze, uwierzcie mi, nie? Ale co teraz? Ja myślę, że skoro jesteśmy tutaj nad morzem, nie? To najpierw oczywiście pójdziemy na jakąś rybkę, ale tego wam nie będziemy pokazywać, ale jak się troszkę ściemni, to trzeba nagrać takiego cinematika z tym autem, jak przemierza tutaj ten nadmorskie kurorty, nie? Co sądzicie? Robimy to? No to co? Ten żółtek się prezentuje po cimku, nie? O, dobra, to moi drodzy, zróbmy to teraz. I remember, I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Think about the ways to get my bread up. Tryna see the train we was at. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she told me up because I let her. Bet I eat that bar like it's a setup. Ustalmy jedno, przebitki, które widzieliście, to było takie mocne 2x10, ale nie, że operator czy montażysta coś odwalili. Po prostu furę z niego towa, no zwykła, seryjna, to się nie prezentuje. Znaczy,
prezentuje się i tak bardzo nieźle, ale nie prezentuje się tak, jak powinna. Więc musimy poprawić i ją stuningować. Więc byliśmy do chłopaków z Blink Detailing i przechodzimy do działania. To ja, Adaś, jadę po felgi. Widzicie kurwa coś? Ty, gdzie masz M8? Opony są zmieniane. Ale ci dali zatępcze. Chłopie, tutaj z dachu cieknie. Ja sobie nie robię jaj. Tu cieknie z dachu, Jacek! O ja. Całe kolano mokre. A do tego musiałem jechać bardzo ostrożnie, żeby... Ale najważniejsze, że dojechałeś, nie? Bo tu warunki dzisiejsze... No, no dramat jest, dzisiaj jest dramat, ale no kurwa. Fiu, fiu, fiu! Fiu, 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 te piękności! Ajajaj, jakie to ładne! Dobra, to trzeba to wyjąć teraz w takim razie. Fiu, 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 ale to jest ładniejsze! Oj, 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 oj! Kurwa, nie pracowałem fizycznie! Przedstawię wam oficjalnie buciki, które będą siedziały na M4, czyli Turismo Wheels, ostatnimi czasy bardzo popularna w Polsce firma, zresztą to jest polska firma. Koła od nich na swoim aucie ma Denis Trozyniak, ma Szymon Banaś na M3 Touringu i fitują całkiem nieźle, więc myślę, że w M4 też będą zajebiście fitować. Co najważniejsze w tych kołach? Są kute, czyli na łódzkich drogach nie powinny się pogiąć, nie powinny się. Nie powinny. Łódzkie drogi mają to do siebie, że są w stanie pogiąć każdą felgę, jak i cały samochód. Mało tego, felgi są całkiem też drogie, bo cały komplet wychodzi gdzieś w granicach 25 tysięcy netto, plus do tego opony. Obowiązek musi być myślał. Pilot Sport 4S, też kolejna część koła. Wychodzi w chuj, wychodzi tyle, że można by sobie było kupić za to jakiś sprawny samochód, tudzież na przykład kombajn. Dotarł również do nas Artur. No, miło mi. Dzień dobry, witam. Arturze. Witam, na ostatnią chwilę, jak zawsze. Jak zawsze. Słuchaj, czy jesteś w stanie sprawić, żeby te szyby, przez które wszystko widać, stały się takimi, przez które nic nie widać? Nie. Jak nie? Kurna! Mają być czorne. Co mam zrobić? Co mam zrobić? No muszę to radować. Tu mocno czarne, tu troszkę mniej czarne, ale też czarne. Też czarne. Wiesz, no kabrio, lato, otwierasz dach, to nie może ci radzić słońce w oczy. Do roboty. Do roboty? Panie kierowniku. A nie, to jestem kierownik. Kto tu jest kierownikiem teraz? Kurwa. Każdy z was swojej firmy chyba. Bacz coś z tego? Ale nie jest obniżona za nisko. Wjechał. Centymetr ruzu. No i widzisz? Centymetr, chłopie to. Niektórych milimetry dzielą od tragedii, a tej centymetr to... O, panie kolega, to mi taki kolor się podoba. Jest nielegalny? Prawdopodobnie tak. Czy nas to jakoś obchodzi? Prawdopodobnie nie. Wszystko jesteśmy przygotowani tutaj. Blink Detail, idealne miejsce. I koła założę, i szyby przyciemnie. I dokładki. Pięknie. Podoba mi się, że tak to wszystko sprawnie idzie. Ręce do pomocy, że nie było, że nie uczestniczyłem w tym projekcie. Tak jest. Sam osobiście... Bańkę podajesz, nie? Proszę bardzo. Sam osobiście normalnie tutaj przyciemniam szyby. Z lekką pomocą Artura. Tak. Albo jest. Na odwrót. Artur! A tej folii na lampę wystarczy? Ta folia nie siedzi na lampę. No i chuj, pomysł upadł. Przyszły też świeżutkie karboniki, karbon fibre. Auto jak na razie ma tylko karbon we wlotach powietrza, lusterka i tylny dyfuzor, gdyż nie przyszedł grill. Ten bobrzy ryj trzeba zmienić na ten taki karbonowy, no ale go jeszcze nimo. Jak widzicie, nie jest to Maxton Design, co łatwo można zobaczyć po tym, że na dokładce nie ma takiego wyjebanego na 15 cm loga, nie? Teraz mogę wam pokazać, moi drodzy, to obniżenie, znaczy sprężynę, dzięki której obniżyliśmy ten samochód, bo nie wsadziliśmy tej całego gwintu, tylko takie zawieszenie HR-a, które właśnie nam to umożliwiło. Parę osób już to w G80 sprawdzało, spisuje się. Mam nadzieję, że u nas też żadnych problemów nie będzie. Pokażę, jak Chińczyk zrobił. Gdzie Chińczyk? No, bo Niemiec robił. Widziałem, że Heinz osobiście nadzorował cały proces produkcji tego. To nie znam byle jaki Chińczyk. O co to jest Chińczyk? Za co? Jakiś to
Dokładnie, to Niemcy, Niemcy. I to nawet nie Polacy pracujący u Niemca, czy ktoś inny. To prawdziwy Niemiec w krwi kości. Patrzyłem w jego dowód, jak zamawiałem. Majkuś, będzie co z tego? Świat i ludzie. Świat i ludzie, to mi się podoba. Bo w ogóle wam wcześniej, moi drodzy, nie wspomniałem, od kogo mamy te dokładki. To jest MS Tuning. I widzicie? Nie ma loga żadnego. Można? Clean i fresh look, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Praca w re. Fura zaczyna nabierać rasowego wyglądu. Nie no, te felgi są nieziemskie. Ale, tak jak wcześniej wam wspomniałem, niestety nie przyszły nam jeszcze progi i nie przyszedł nam ten środkowy, ładny, karbonowy grill. No, ten bób nie siedzi mi dalej. Już się przyzwyczaiłem, ale no, jak jest możliwość zmiany, to zmienimy. Tylko musimy na to chwilę poczekać. Więc może, żeby nie marnować czasu, polećmy po kolejny samochód. I dosłownie, polećmy po niego. Ja pierdykam, pomyliłem samoloty. No to ależ coś ty odjebał znowu. No, co? No, nigdy ci się nie zdarzyło wsiąść do złego samolotu i wylądować w jakiejś innej części Europy niż chciałeś? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu się właśnie coś takiego nie zdarzyło. Dobra, pakuj się do środka, teraz obieramy dobry kurs. Chłopcze, jak na dwa wykręcą samolotem na pasie startowym. Pierwszy raz coś takiego widziałem. A teraz próbuję to podnieść. Jezu, trzepie nami. Mało powietrza jest tutaj z tyłu, w kole. Tylne lewe. Wahaczek z przodu napierdala. Już wiem, dlaczego bilety kosztowały 68 zł za dwie osoby i psa. Trzymam kciuki. Przepraszam bardzo, a ta śrubka to nie powinna być dokręcona? Powinna? Pani stewardesa zapytała mnie, czy zawsze podróżuję z tablicami rejestracyjnymi od auta. Powiedziała mi, że zawsze wtedy, gdy lecę odebrać nowy samochód. Czyli to jest sobie mój pierwszy raz. A lecimy z Warszawy, to Szczecina. Więc w sumie niedaleko, ale gdybyśmy mieli pokonać tę trasę z Łodzi do Szczecina autem, to byłoby to skrajnie irracjonalne, bo ciągnięcie tam jednego samochodu, potem wracanie na dwa samochody, to wyszłoby kurewsko drożej, a tak to proszę. 68 zł za dwa bilety, może trochę buja, ledwo wystartowało, no kurwa, lecimy. Do tego tam na miejscu czeka na nas gość specjalny. To jest prawdopodobnie najdroższy Uber w Polsce. Może na świecie nie, ale w Polsce na pewno tak. Także widzimy się na lądzie. O, grześ! Kurwa! To nie jest tak, że jak Szczecin jest blisko morza, to powinno być tu ciepło. Patrz, ile osób przyjechało mnie przywitać. Wszyscy dla mnie. No kurwa, żaden nie macha. Dobra, moi drodzy, to nasz nowy wóz. Również żółty jak ten pierwszy. Dobra, pakujmy się do Uberka, mam nadzieję, że już przyjechał. Co zabawne, z Warszawy do Szczecina lecieliśmy kurwa jakieś 40 minut. A lotnisko, na którym się znajdujemy, no nie jest bezpośrednio w Szczecinie, tylko w Goleniowie. I teraz do salonu będziemy jechać 50 minut. Ho, ho, ho! Siemano, byś. Słyszałem, że taksówkę pan zamawiał. Kurna, najdroższy Uber podobno w Polsce to jest. No, w Szczecinie na pewno, a czy w Polsce to nie wiem. Zaraz sprawdzimy, czy najlepszy. Dobrze. Ty no, opowiadaj, gdzie byłeś, jak cię nie było. Bo cię nie było w internecie, no. Chwilę. Chwilę mnie nie było, na wakacjach byłem. Długie wakacje? Ale to nie są takie przymusowe wakacje, co cię zabierają, jak zrobisz coś nie. Nie no, trochę wakacje były przymusowe, nie? Trochę przymusowe wakacje było? Trochę były wakacje przymusowe. O kurna, to ty jesteś taki niegrzeczny chłopak, ty. Ale to nie w tym sensie, nie? No dlatego pytałem, czy są przymusowe wakacje, że cię zamknęli za coś. Nie, takie nie. Nie, takie nie. Dobra, dobra, wracałem widzowie, nie siedział jak coś. Bo żeby nikt źle nie zrozumiał, że poszedł pierdzieć w pasie. Nie o takie wakacje chodziło. Chodziło o wakacje zniknięcia z internetu chwilę. A, dobra. Może kiedyś powiesz na swoim kanale. Dobra, powiem wam szczerze, ja wiem. Jak o tym powiem, to będzie o bańkę. Ale to już od niego zależy, czy chce. Jest i ona! Teraz tak. Jest i ona! Ale można sobie ułożyć życie? Zobaczcie. Wygrał u twórcy autko. I proszę, na Uberze dorabia. Kurwa, najwyższe stawki w mieście. 100 zł za minutę. Kurwa. Takie tanio nie jest, ale jest dobrze. 40 minut do Szczecina, więc możesz sobie policzyć. Ja jebie.
Dobrze by było, jakby usiadł na środku, nie? No bo musi, to jak dupa usiądzie, to jest koniec. Ale co, oponki, nie ten? Nie, no tam 4S-y po prostu walą oponki, nie? O, 4S-y założyłem i zobacz. O kurczacie, to już jest folia. Ale za szerokie po prostu zwierzę te są. No 2,95 takie, jakie były na zimę, tylko że ja kupiłem 4S-y i one mają, no wiesz, one są... A, okej, okay, ten rand ochronny mają taki taki rand ochronny, one są grubsze, nie? Przez co? No ale nic, 4S no. Najlepsze. O Jezu, jak tu smaży i klei, no ale no... No niestety, ale albo muszę 2,85 zamówić i te wywalić, albo inne wsadzić, nie? No tak, bo tu nie ma dystansu. Nie, nie, właśnie nie ma, właśnie nie ma. Co tutaj się dzieje, że do Szczecina cię sprowadziło? No trzeba auto odebrać, nowe, żebym kupił u was dobre ceny. Czemu u was? No nie wiem, znaczy no taką zrobili tutaj ofertę, co zabawne. Przyjechaliśmy tutaj, gdyż, ależ, ponieważ jakiś czas temu sobie w innym salonie BMW-czkę upatrzyłem. No. Zarezerwowałem i mi podsprzedali. Ja dzwonię, że chcę, bo nie było. No nie, jednak sprzedaliśmy. Ale o, nieładny. Chłopie, w 3 tygodnie znajomy mi naruchał. Ogarnął, mówi, słuchaj, zrobili zajebisty rabat tu i tu. Lecisz, odbierasz za tam 2 tygodnie, taką jak chciałeś. Świrujesz. On, no nie. No i jestem. Ze wspólnikiem stworzyliśmy taką markę ubrań stricte motoryzacyjną. Właśnie nawiązującą do aut, do... No będziemy właśnie od niedługo kręcić różne takie filmiki na YouTube, a bardziej takie, kurwa, zobacz, no. Tesla, no nie, no widzisz, może nakręcić jakiś filmik, jak palicie Tesle? Nie chcielibyście spalić Tesli? No, w sumie chcielibyśmy. Chcemy zrzeszać ludzi z całej Polski, będziemy robić różne zloty, dzienne, nocne. O, będziemy jeździć też po całej Polsce. Na właśnie różne takie spoty i tak dalej, na przykład na Buenera czy coś takiego, nie? Okej, okay, czyli taki trochę illegal night, tylko bardziej czynny. No tak. Bo illegal night był trochę... Powiedzmy, no. Illegal night był trochę na papierze. O, przytarło. Trochę na papierze, ten illegal z Honduras, ale tak to jakoś za wiele się z tym nie działo. No właśnie, no coś podobnego, no. No tak, nie chcę mówić takiego samego, bo to nie jest to samo. To nie będzie to samo, ale furę masz trochę spod tej ręki masz furę. Nie, to się w klimacie, w kontencie wpasowujesz. Idealnie. Tak, dokładnie. Masz na sobie to? Tak, no. Taka poka dla widza, ładnie. A jeszcze z tyłu musisz pokazać. Co jest? O kurwa, ślad opony. Ej, zajebiste to jest. Też kiedyś myślałem, żeby zrobić coś z oponą i mnie wyprzedziliście. No i mamy taki ślad opony, to jest jedna z bluz, nie? Fajne, fajne. A dla mnie też przywiozłeś taką bluzę? Mam dla ciebie. Aha, no i to się samo, Jebeczku. Dobra, dobra. Wieź mnie teraz. Udało się dojechać. Słuchaj, Aleksander. Mam euro, ale to po przeliczeniu będzie tyle, ile chciałeś. No. Kurwa, ile pieniędzy. Mhm. Ty, ale nie, czekaj. Każdy youtuber, jak odbiera nowy samochód, to jedzie do innego youtubera, żeby nagrać jego reakcję. Więc jak mógłbym cię prosić, to chwilę poczekaj, nie? I nagram twoją reakcję. Czekaj, powiedz, żebym w ogóle zapomniał z tyłu z bagażnika nowych tablic rejestracyjnych. W ogóle, moi drodzy, jesteśmy w salonie i tak na szybko wam przewinę. Ideą salonu samochodowego jest to, żeby klient do niego przyszedł, zobaczył sobie samochód, który chce kupić, tak? Usiadł w nim, podotykał, tam w ogóle wymyślił coś jak jazda testowa, żeby człowiek sprawdził, czy ten samochód mu pasuje. No ja w przypadku tego auta nie dość, że ani razu takim samochodem nie jeździłem, to mało tego, nigdy nie widziałem tego auta na żywo. No, a i tak je kupiłem. Stwierdziliśmy, że Aleksander pójdzie z nami, mówił, że jeszcze nigdy nie był przy odbiorze nowego samochodu. Nie. Także zrobimy ci tam przyjemność. Szczoniarzem się teraz czuję, nie? W sumie faktycznie ten miej swój wybór to tak jest zrobił. Prywatny bodyguard. Się ludzie patrzą jak na idiotów. No, tam głowę. Przejechał limuzyną w całej. Spokojnie tutaj wszyscy, bo wiecie, my jesteśmy kierowcami BMW, przyjechać BMW. Tak. Możemy stąd jeszcze coś zabrać. I tym razem za to nie zapłacimy. Ja papiery dam może. Będzie bardzo miło. Ułatwi to sprawę zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobra. A w szpilkach to? Nie najłatwiej się biegać. Nie najłatwiej. Nie biegałem, ale domyślam się, że nie jest łatwo. Proponuję spróbować, chociaż tak o. Nie, może kiedyś na jakimś odcinku. Dla jaj? W sumie? Nie, chyba nie. Osobisty może, że to ja to ja. Wierzę na słowo. Ach, dobra, no i tak pokażę, żeby nie było. Że potem widzowie powiedzą, że dobra. Podszywam się pod kogoś. O. Nawet podobne na zdjęciu. Świeżo dzisiaj drukowałem, więc mam nadzieję, że wyszło. To są wszystkie pana rzeczy? Tak. No to jest mi niepotrzebne. A. Kurna, mi dwa razy mi to chłopie dwa razy na lotnisku to wypadło. Zbierałem to z ziemi, bo mi mówili, musisz to mieć podpisane, nie? No wszystko tak trzymałem i dwa razy opuściłem. Jeden podpis.
Jeżeli była zaniczka... Nie umiem pisać. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Byli gorsi. Byli gorsi. Zapraszam, tak. Idziemy. Dobra, biorę. Proponuję zabrać kluczyki. Tak, tak. Wszystko bierzemy? Dokumenty nie. Mogą na razie leżeć. Mogą leżeć, nie ma problemu, tylko żebyśmy wzięli kluczyki. Dobra, idziemy. Ja zdejmę, dobra. A radę co wiesz? No. Jest ładniejsza niż na zdjęciach, a na zdjęciach już była brzydka. Ale ten kolor na żywo, faktycznie taki czerwień z pomarańczą. Myślałem, że to jest taka żywa czerwień. To też jest mocno, nawet nie wiedziałem, jaki kolor kupuję. Ale to jest tak ładnie. Przepraszam, będę zniszczył kokardę, może odłożę. Dziękuję bardzo. Ej, no nie jest taka zła na żywo. Zyskuję. Weź od. Jest ładna. Zobacz, youtuber, na YouTube'a to musisz wiesz. No to powiem tak. Nie no jest ładna. Nie, faktycznie nie zapłaciłem mu. Kolor jest fajny, robi wrażenie. Taki ni to czerwony, ni to pomarańczowy. Felgi ładne. Wszystko się błyszczy jak psuje. Ale faktycznie, tu pani dobrze powiedziała, że ten kolor jest chyba z tej dostępnej na ten moment palety najlepszy. Najlepszy. Weszły jeszcze te maty, też będą fajnie wyglądały, ale czerwona ma... No ma pazura, ma tego pazura. I widzowie, na żywo ten samochód naprawdę wygląda dobrze. Ja sobie żartowałem, że jest taki turbo brzydki, ale jest ładny. Na zdjęciach to zdjęcia nie oddają. Naprawdę nie, zdjęcia nie oddają. Nie, ale tył na żywo robi robotę, nie? On ma swój charakter. Tak. Inny. Widzowie też będą widzieli ten samochód w obiektywie. Słuchaj, operator, możesz zrobić tak, żeby widzowie zobaczyli ten samochód z naszej perspektywy? Czy żeby był dla nich tak samo ładny jak dla nas? Nie sądziłem, że ten samochód będzie taki na żywo napompowany. Czy te błotniki, te... Najbardziej... Jakie te progi są w ogóle wysunięte? Mocne, mocno to wygląda. Właśnie on ma takie ostre linie, nie? Ostre kształty, zwłaszcza tutaj na zderzaku takie ma przykluczenia mocne. Czy nie oszukujmy się, te nowe BN-ki faktycznie są kontrowersyjne i jak wychodzą zdjęcia tych samochodów do neta, to ludzie od razu je hejtują, że są paskudne. Nie, ale to robi robotę. Po czym te samochody wyjeżdżają na drogę i ludzie się do nich przyzwyczajają i nagle po pewnym czasie, sam jestem tego idealnym przykładem, że dałem czwórek, byłem tych nowych, nie, Bober, nie? BMW nie umie zrobić ładnych zdjęć naszych nowych samochodów. Ta, o! Pewnie, Aleks, widzisz, jedynym minusem chyba tego tableta, który jest ukradziony z Mercedesa, jest ta stópka. Taka, widzisz? To wygląda jakby... zapożyczony. Nie, na YouTubie nie ma kradzieży, są inspiracje tylko. Już lepiej brzmi. Ale nie widziałem tej stópki wcześniej, no. Kupię, ta stópka wygląda jakby na AliExpress. Trochę czegoś za dużo zrobili i BMW stwierdził, ej, to się idealnie nadoda, dawaj. A musiała być ta stópka? Jak słyszę BMW, ale jak stresuję, że wchodzę. Nie, no, dobra, zasiądę za kierownicę. Dało się tego tak zrobić, żeby bez tej stópki było? Nie pytaj, ja projektowałem ten samochód. Skóra. 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 I tablet, który się dla mnie nie podobał, ale jak ja jestem jego właścicielem, to już się ten tablet dla mnie podoba. Skóra. Ale jaka jest taka twarda? To mnie się, to się dla mnie jednak ta skóra nie podoba, no ale nic nie zrobi, nie? Plastik. Pokaż dla widza. Dobrze, widzi widz, że to jedno. Ty, 19 km, co nie kurwa? Drifty mi po placu tym moim autem robili już? No nie wiem. Pięknie się prezentuje, taka niebieska, z taką czerwoną koło siebie. Ja powiem tak, czy ty na pewno M-kę kupiłeś? No a jak nie M-kę, jak M-kę? No nie, no jak tam odpaliłeś i wyjeżdżałeś, no tak kurwa, mieszane uczucia miałem, no dobra, no wydechy w tych nowych są... Ja wiem, że sobie żartuję, ale ten kolor, jeszcze właśnie chciałem o tym kolorze wspomnieć. Tutaj się kłócimy, czy to jest czerwony, czy to jest pomarańczowy. Pewnie, że czerwony. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć czerwony samochód. Myślałem, że będzie to Rari. Ale jak przejechałem się paroma Rari i to... To jakby bardzo nie lubię tego,
że jak dodaję gazu, to za mną leci niebieski dym, a jak chciałbym coś tuningować, to potem muszę spodziewać się pozwu. Więc najlepsze, co z rally można zrobić, to co zrobił Whistle Diesel, czyli... We f***ed up! Oh my god! No, dlatego mam czerwone M2. Pomarańczowe. Pomarańczowe. Nie, ja będę przy tym, że to jest pomarańczowe. Kurwa. Może nie wiem, czy czerwone. To będzie widać na filmie, ale pod tym kątem tutaj, no to to wygląda jak pomarańcz, a nie czerwień. No czerwień, to jest to. Patrz, czerwony to ja mam zegarek. O, dobra. Ty, ale to jest taka drużowa, wiesz? No. Dobra, bo tu będziemy teraz. Zegarek mówi, że jest... Poczekaj, gdzie to będzie? Ja to tam masz BM-kę czerwoną, zobacz. O, musimy tam stanąć. Tam masz ale czerwoną. Ale to jest czerwień opalana słońcem, ponieważ nazywa się ten lakier. Kurwa, no miałem tu wybite zawsze na kielichu w normalnym aucie. Tu nie ma? Nie ma. Dobra, musimy wierzyć na słowo, że to jest jakiś Toronto Red. Czy tam inne Tornado Red. Toronto Red. Zobacz. Widzowie, albo wiecie, albo nie wiecie, a jak nie wiecie, to jest dokładnie ten sam silnik, który występuje w nowych BMW M3 i M4. Tylko trochę wykastrowany, bo niby jest 460 koni. Dwulitrowy. Tak, 3 litry na podwójnych... biturbo. Chyba. Biturbo. 3 litry biturbo, no, a nie jakieś tam 2 litry. To 400 jest... ile koni? 460 niby jest w tym. 460? Tak. W tej M2 460? Podobno tak, ale... Chyba hamownie trzeba sprawdzić. Podobno myślę. Też, znaczy podobno jest więcej, że jest jednak 510, a oni tylko tak na papierze napisali. Bo to jest dokładnie ten sam silnik z M3, M4, tu się niczym nie różni. To jest 510 w M2. W M3. A w M3. A to jest ten sam silnik. No ja wiem, że ten sam silnik. Wiem. Więc tutaj zredukowali, ale... Podobno na papierze tylko. Na papierze, no na papierze to dużo jest. Tak, dobra, to na szybko przerzucę wam wyposażenie. Cały ten samochód do najtańszych nie należał, albowiem katalog 402 tysiące. 402 tysiące za M2. Jak ktoś kiedyś nazwał, że jest to budżetowe M3, no to kurwa tak średnio budżetowe, nie? I uwaga, 402 tysiące i patrz. Nie ma karbonowego dachu. Nie ma lusterek karbonowych. Patrz! Nie ma karbonowej kierownicy, ani nie ma karbonowych listew. Gdzie tu są te pieniądze? A już ci mówię, patrz. Fotel. Tak. Elektrycznie, człowieku, patrz. Idziesz tak. No to powiem ci, u mnie nie ma nawet elektryki. A widzisz? I do tyłu. O, i do tyłu idzie. Uwaga, z pamięciami. Tu sobie, człowieku, normalnie zapamiętujesz, jak ten fotel ma być ustawiony, nie? Co ty dupisz, że to jest pamięć? Zabawne, że to jest właśnie fotel... No, to już wiadomo, dlaczego 402 tysiące, bo pamięć trzeba było dokupić. Dlatego to jest fotel za dopłatą, chłopie, no. Tu nie było, kurwa, tanio, nie? Jest ciężej przez to, bo normalnie w standardzie masz, wiesz, my, kurwa, którą taksę normalnie lecisz. Ja się zastanawiam, czy ktoś to kupił, ale co jest najgorsze, że masa wrogiem przyspieszenia, elektryka jest cięższa, ja rozumiem. To. A ten samochód już sam w sobie jest ciężką kurwą. Ile to ma? 1700? 1725 kg ze skrzynią automatyczną. No to 1700 jak na M2 to jest dużo, nie? To jest wkurwek! To tak dla porównania... Gdzie ta waga jest? Dla porównania CS ma 1660. No. A to co jest oni, kurwa, te progi są takie szerokie, bo oni tam betonu napchali? Dy, no to trzeba sprawdzić, nie? Czy to przypadkiem nie jest z metalu wszystko zrobione. Chłopie, no. Uwaga, minus. Największy minus tego auta. Według niektórych może być to jego wygląd. Nie. Na żywo jak ktoś zobaczy, to wypluje, nie? Ale jest kurwa minus. Jaki? Jedziesz sobie, człowieku, za kimś, ścigasz się, czy cokolwiek. Czy często dostajesz jakimś kamyczkiem od tym na szybę? No. Sypie, nie? No. To chodźcie, tu się musimy schylić. Masz odkrytą chłodnicę. To jest chłodnica. Więc jeżeli kamyk, o taki kamyk. O, widzisz? I tam zostaje. A jak zrobię to przy dużej prędkości, to co? No to chuj, już to na autostradzie staniemy i poszli. Ale ogólnie efekt wizualny tej chłodnicy wystającej jest fajny. Jest, w sensie taki, że jest ona odkryta, nie? Znaczy efekt jest spoko, no tylko praktycznie no to jest bez sensu. Nie, no praktycznie do dupy, ale taki samochód już nie kupuje dla praktyczności. No niby tak, no ale wiesz... Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Kłopota i nie masz skóry, nie? No. I masz kłopot. Wszystkie, praktycznie wszystkie te wloty są prawdziwe. Tu masz, wiesz, chłodzenie tarczy od tyłu, tu masz kolejną chłodniczkę. A tu nie ma fejków, tu nie ma fejków. Ale w nowych M3 i M4 jest taki fejkowy wlot. Tutaj. To nie ma, ale to tu nie ma. Nie ma tu w ogóle nie ma nic. Więc tu jest bardzo oryginalnie. Tu nie ma niczego fake. Tu jest sama prawda.
No ale ma takich trochę parę minusów niestety. Kiedyś powiedziałem też, w sumie u Will Withit ostatnio byłem, jak się targałem M8. Powiedziałem u nich, że nigdy nie kupię auta bez ceramicznych hałasów. M2 nie wychodzi z ceramiką. Producent stwierdził, że ten układ jest tak dopracowany, że jest lepszy i wydajniejszy nawet od ceramiki. Weź, odpal, odpal. Co, ja mam odpalić? No odpal. Dobra. Musimy dla widza. Odpalaj. Odpalam. A to daj gazu. Dobra, zgaś. Zgaś, kurwa, wstyd. Jezus. Dobra. To walimy jakiś krótki cinematic i skoro już jednego youtubera opinię mamy, to musimy udać się do drugiego, nie? Na żywo to ja nie widział nikt. Kurwa brzydkie, ja pierdolę, jest to jest okropne. Obraziłeś dla jego? To jest kurwa okropne. Ona, człowieku, ona wygląda jak Alf po dwóch nalewkach. Gdzie? Na żywo, zobacz jak to się świetnie prezentuje. No nie mów, że się źle... Ja za tobą tęskniłem, ale jak takim będziesz jeździć, to musimy się przestać zadawać. Co oni kurwa zrobili? Ej, nie, no ona jest przykra, człowieku. Ta masywna jest, jak tak staniesz. I nie widzisz tej mordy i dupy. No to się opatrzy, nie? Bo się opatrzy, to też się opatrzy. To też się opatrzy, dokładnie. Znaczy ja za 3 miesiące powiem, że jest ładna, nie? Ale na ten moment... Jest no specyficzna. Musiałbym wypić z połówkę Balasia, żeby w to chuja wsadzić. Nie, na razie. A mogę do środka? No wejdź. O, w środku tak jak w tej mojej, która ma przyjaciół. A nie. Inaczej. Inaczej, kurwa. W środku jest o wiele lepiej. Patrz, co się dzieje na ekranie, chłopie. Człowieku, coś mi zagrało jakieś. Patrz, jak ci wóz wyjechał tam na ekranie. Ja pierdolę, tu też mnie straszą tym wyglądem. Ej, ale ogólnie w środku... Ej, w środku jest ładnie. Jakie to opakowanie. A to jest fajne. Kaczeciorskie takie, nie? Tu w środku na fotelu, aż kolor ma też takie. To tu w środku dla mnie się... A wygodne fotele. Nie, to co? Sobie regulować lędźwie, czy jak to 5000 dopłaty te fotele kosztowały. A to już mówiłem o tym, że to właśnie dzięki tym fotelom ten konfigurator był taki drogi tego auta. A co tu jest? Te kurwa, o, trójkąty przepyszne. To nie wiem, ale to chujnia jak dla mnie. Ale te trójkąty mnie zwróciły na mnie uwagę, więc... No bo tutaj faktycznie designersko pomyślałem, ale... Kurwa, blask chamski, kurwa, tak... Ja to jest M2. No dobra, no ale za 402 tysiące. Kurwa, za 402 tysiące kupisz M2. Nie, 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 ja ten dużo taniej, bardzo dobry rabat miałem, ale katalog tego auta jest na 402 tysiące. No i człowieku, za 402 tysiące oferują ci kurwa chamski plastik? Katalog? Co ty kurwa dokładasz? 60 tysięcy i masz M4. Tak. Ja pierdolę. Ale to musi bokiem chodzić, kurwa. Musi. I właśnie Szymon. Biedek! Że samolotem leciał. No tak. Alfik nie raz na nosie leciał, czyli na raz samolotem leciał. Powiedziałeś o lataniu bokiem i pytałeś o pomysł na ten samochód. No bo to jakiś pomysł musi być, bo nie możliwe, że kupić taki brzydki samochód, żeby jeździć i mówić, ale mam furę, nie? Nie, Szymuś. Ile ty już w życiu przerobiłeś M-Powerów? Każdy, prawie oprócz M8. I czy te wszystkie M-Powery, to ja zda nimi, sprawiła, że umiesz latać bokiem? Nie. To ty, cię nauczymy. Kupiłeś to specjalnie dla mnie, żeby nauczyć? Kurwa! No i dobra. Teraz tak, zupełnie szczerze. Żeby detailera nie obrażać, bo to jest jednak jego kanał, kupił samochód, wydał pieniądze, to wam powiem. Jakby tutaj dołożyć troszeczkę karbonu, tak w ten sposób, posypać karbonem przód, to ten samochód zacząłby jakoś wyglądać. Jest potrzebna nam łyżwa, no bo to wygląda, jakby miał wyjebane jedynki, widzicie, nie? Jest jakby... Jak stoisz z boku, to wygląda, jakby nie miał tych dwóch pierwszych zębów Baxa, więc tu byśmy pierdolnęli szpliter.
ale taki by musiał być troszeczkę wystający, żeby robił wrażenie na przechodniach. Do tego w tym aucie nie zmieniałbym, o dziwo, lusterek, bo mi się podobają takie, ale na pewno bym je lekko obniżył. No bo co taki wysoki będzie, jak ja taki niski jestem, a nie mają tutaj uczyć driftować. Dlatego bym prosił, detailer, weź tam troszeczkę z kapsy, wyciągnij mamony i obniż mi tą M2-szkę. Tutaj musi być jakby drugi schodek, bo jestem niski, potrzebuję schodów, żeby wejść do takiego wysokiego auta. Przejdźmy może do tyłu. No i tak na sam koniec, nie licząc oczywiście dyfuzorów i innych tam stworów, tutaj, jak nigdy tego nie mówię, zainstalowałbym parapet duży, bo po prostu ten ryj jest kurwa okropny i nie mogę na niego patrzeć. Smutna morda, dla mnie się nie podoba. I rejestracja E1CADGE jest adekwatna do tej mordy. Ale w środku to auto fajne. Z boku znośne. Z przodu i z tyłu do zrobienia. I na pewno zmieniłbym jedną rzecz. Rekina bym jakiegoś takiego większego dopierdolił. Żeby to lepiej wyglądało. I to w sumie tyle. Od Kasprzyka. Jadę do fizjo. To moi drodzy, skoro wytrwaliście już do tej części materiału, to pora zdradzić drugi pomysł na ten samochód. Pierwszym jest, jak już słyszeliście, nauczenie Szymona driftowania. Dajcie łapkę w górę, tak? Jeżeli chcecie to zrobić. A drugi pomysł jest taki, chyba na który nie wpadł żaden jeszcze twórca. Chcę posłuchać. Co dajesz widzo za komentarze? Ja? Skiny. Ale wystarczy, że dostają komentarz i na weekend ten samochód powędruje do któregoś z komentujących. Ty chcesz skasować, tak ci się nie podoba, czy jak? Nie, bo myślę, że moi widzowie nie potrafią jeździć. Na pewno mam bardzo doświadczonych za kierownicą widzów, którzy chcieliby się przekonać do tej jakże pięknej litery, jaką jest litera M. Odważnie, odważnie, ale kto nie próbuje, ten we wronkach nie siedzi. Także, drodzy widzowie, piszcie komentarze od groma, bo będziecie mogli przejechać się tym smutnym bydlakiem. A tymczasem kończymy dzisiejszy materiał. Mieliśmy pojechać jeszcze do M4 i pokazać wam karbony, ale nie przyszedł. Splitter, mały splitter, nie duży splitter, mały. Ale do kabriu się okazało, że nimo. Także w następnym materiale to zobaczycie. Na razie.